kolejny punkt. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie przetargowym na rzecz Fundacji Szkolnej Dona z siedzibą w Krakowie przy ulicy Stromej. 5. Niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Szklarskiej w Krakowie wraz z jednoczesnym udzieleniem 60% bonifikaty od ich ceny. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1506. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zbycia w trybie tym razem bezprzetargowym na rzecz Fundacji Szkolnej Dona nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Szklarskiej. Nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną i Fundacja zwróciła się również do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie jej bonifikaty. I zaraz tutaj pozwolę sobie szczegółowo przytoczyć argumenty, jakie zostały zawarte w piśmie. Fundacja Szkolna Dona, której celem jest, działania jest wychowanie młodych ludzi i która realizuje ten program poprzez to, że oczywiście prowadzi również szkołę, wynajmuje aktualnie od Gminy Miejskiej Kraków budynek przy ulicy Stromej 5, w którym to budynku mieści się prywatna szkoła podstawowa nr 1, jak również prywatne gimnazjum nr 3. Ten budynek, który został nadbudowany przez fundację, która to fundacja oczywiście cały czas ponosi koszty bieżących remontów, utrzymania tego obiektu i płaci stosowny czynsz, jest w tej chwili za mały na potrzeby szkolne i fundacja w związku z tym od wielu lat poszukiwała terenu, na którym mogłaby wybudować nieruchomość właśnie celem realizacji jej działalności statutowej. Jest to organizacja, to jest taka instytucja, której działalność jest działalnością pożytku publicznego i zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, oczywiście Rada ma takie prawo, że może udzielić bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości, bowiem tryb bezprzetargowy jest tutaj zagwarantowany ustawą. Natomiast udzielenie bonifikaty należy do kompetencji Rady. W związku z powyższym oczywiście ta nieruchomość została wyszacowana. Tutaj muszę dodać, że próbowaliśmy ją sprzedać na przetargu. Odbyły się dwa przetargi. Jeden przetarg odbył się 30 października 2012 roku. Cena wywoławcza wówczas była 1 317 000 zł brutto. A następnie próbowaliśmy również sprzedać tą nieruchomość w drugim przetargu, który również zakończył się wynikiem pozytywnym. 30 października 2012 roku, tak jak powiedziałam, był pierwszy przetarg, natomiast drugi przetarg był 8 lutego 2013 roku. Dopiero po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym można w ogóle rozważać kwestię bezprzetargowego zbycia tej nieruchomości. Fundacja Dona zwróciła się z prośbą o udzielenie jej 60% bonifikaty od ustalonej ceny. My zaproponowaliśmy 50%, jednakże te 50% nie zostało zaakceptowane z tego powodu, że jak podniosła fundacja, środki finansowe, jakimi obecnie dysponuje na zakup przedmiotowych działek, wynoszą 550 tysięcy złotych i nie jest w stanie więcej za nieruchomość zapłacić. Więc tak jak tutaj już wcześniej powiedziałam, po wynegocjowaniu cena zbywanej nieruchomości została, gdyby była zastosowana taka bonifikata, wynosiłaby 472 287 zł plus 23% podatku VAT w kwocie 108 626 zł. I stąd prośba do Państwa o rozważenie możliwości udzielenia stosownej bonifikaty i wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe, a jednocześnie oczywiście, co wynika również z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest tutaj taki zapis, że nie może ta nieruchomość być zbyta przed upływem 10 lat, chyba że osoba, która otrzymuje taką bonifikatę, tą bonifikatę zwróci. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii pozytywną opinię wydała Komisja Mienia i Przedsiębiorczości jednogłośnie. Czy są stanowiska innych komisji, stanowiska klubu radnych? Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczne wnoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.